Dzień dobry, witam Państwa, Lewandowski Łukasz. Zapraszam na drugi komunikat sadowniczy. W dzisiejszym komunikacie chciałbym poruszyć temat zabiegów, których jeszcze nie powinniśmy wykonywać oraz poruszyć temat bieżących zaleceń w uprawie jabłoni oraz uprawach drzew pestkowych. Obecnie znajdujemy się w kwaterze odmiany Gala. Tutaj postęp wegetacji występuje następująco. Na razie mamy pierwsze pęknięcia pąków, ale jeżeli chodzi o taką przekrojówkę w terenie całego kraju, to oczywiście ten postęp wegetacji jest najbardziej widoczny na odmianach wcześniej wchodzących w wegetację, tak? Czyli odmiany Ligol i Daret. Tutaj jesteśmy już w niektórych lokalizacjach w fazie mysiego ucha. Tak jak wspomniałem przy okazji odmiany Gala, wegetacja dopiero rusza, pierwsze pęknięcia pąków. W takich odmianach jak Gala, czyli tych odmianach wrażliwych na choroby kory i drewna, powinny zostać wykonane zabiegi preparatami miedziowymi, niezależnie czy są to preparaty nawozowe, czy środki ochrony roślin oparte na miedzi. W tym sadzie zabieg zostanie wykonany w tym tygodniu. Co z zagrożeniem parchowym? Bardzo dużo pytań, co z tym parchem, czy już zaczynać, czy jeszcze czekać z tą ochroną zapobiegawczą. Pierwszy temat, nie panikujmy, drodzy Państwo. Dojrzałość zaredników workowych, ona wzrasta. Ona bardzo mocno przyspieszyła po tych kilku dniach. Oczywiście w tym tygodniu możemy spodziewać się pierwszych, można powiedzieć, mikroskopijnych wysiewów zaredników workowych, pierwszych mikroskopijnych infekcji. Dlatego tutaj największą uwagę chciałbym zwrócić na odmiany wcześniej rozpoczynające wegetacje, czyli Ligol i Daret, gdyż w dalszej części sezonu bardzo często później obserwujemy delikatne plamki, głównie na Ligolu, gdzie jest to okres tych pierwszych delikatnych infekcji w fazie już mysiego ucha. Jednakże większą czujność radziłbym zachować w najbliższych dniach, gdyż teraz mamy troszkę spadek temperatury. Jesteśmy dziś też tu, w tej lokalizacji, po opadach śniegu. Jednakże temperatury mają nam wzrosnąć. Tego deszczu za dużo gdzieś tam w niektórych lokalizacjach nie będzie, dlatego też ta dojrzałość zaradników workowych będzie bardzo silnie rosła. I w przeciągu najbliższego tygodnia te pierwsze zabiegi zapobiegawcze, tak typowo na parcha jabłoni, przy użyciu oczywiście najprostszych metod, czyli preparatów miedziowych, trzeba będzie wykonać. To tyle, jeżeli chodzi o parcha. Co z mączniakiem? Bardzo dużo pytań. Czy już rozpoczynać tą ochronę, czy jeszcze czekać? Szanowni Państwo, tutaj też zalecamy powściągliwość w działaniach i taką roztropność, bo jeżeli chodzi o mączniaka, tak jak w przypadku tej odmiany, zauważmy, że pąki praktycznie jeszcze są pozamykane, czyli ta grzybnia znajduje się wewnątrz pąków, dlatego tutaj w najbliższym czasie na pewno uruchomiona zostanie ochrona zapobiegawcza przy użyciu najprostszych metod. Preparaty siarkowe, szanowni Państwo, czy to te nawozowe, czy fungicydowe, one tak do kwitnienia powinny nam w zupełności wystarczyć, jeżeli chodzi o walkę z mączniakiem. Nie wyciągajmy ciężkich preparatów typowo mączniakowych. Na nie przyjdzie jeszcze czas. Po pierwsze, nie mamy masy liściowej po to, żeby one skutecznie podziałały układowo. Dlatego te preparaty ewentualnie możemy zakupić, ale ich nie używać, gdyż w tym momencie jest to zupełnie nieuzasadnione. W tym momencie po ruszeniu wegetacji jak najbardziej do tego kwitnienia 3 zabiegi preparatami siarkowymi w górnych dawkach. 3 zabiegi w górnych dawkach głównie na odmianach wrażliwych i podatnych na mączniaka jabłoni jak najbardziej będą skazane. Ja tu chciałbym przy okazji zarekomendować taki pakiet, który stworzyliśmy dla Państwa, który zapobiega bardzo, bardzo istotnie parchowi jabłoni, chorobom kory i drewna, jak również mączniakowi. Jest to pakiet Sadbox Start, który właśnie jest dedykowany na tą fazę rozwojową i tutaj w zupełności wpisuje się w takie podstawowe, niedrogie przede wszystkim zabiegi zapobiegawcze. To tyle, jeżeli chodzi o presję chorób. Temat zabiegów, których jeszcze nie powinniśmy wykonywać. Bardzo wiele pytań o szkodniki, mszyce oraz przędziorki.
Zacznijmy może od mszycy. No w tym sadzie akurat nie widać pierwszych kolonii mszycy, jednakże na przekroju całego kraju lustrujemy już, obserwujemy pierwsze kolonie mszycy jabłoniowej. Tutaj też nie popadajmy w panikę, zazwyczaj są to kolonie, które nie przekraczają progów zagrożenia, a jeżeli te progi są przekroczone i musimy jakiś zabieg wykonać, to tutaj tylko perytroidy wchodzą w grę. Jednakże przy stosowaniu nawet tych najprostszych metod chciałbym zwrócić uwagę na dwa aspekty, na dwie sprawy. Po pierwsze, warunki pogodowe. No obecnie mamy 7 stopni, czyli użycie takiego preparatu, nawet najprostszego, mija się z celem, gdyż warunki pogodowe będą czynić ten zabieg nieskutecznym. To jest temat numer jeden. Natomiast druga sprawa, jeżeli chodzi o zwalczanie mszycy i stosowanie pretroidów, zwracajmy, szanowni Państwo, uwagę na organizmy pożyteczne. Szanujmy te organizmy pożyteczne i może pomyślmy o wykonaniu zabiegu przeciwko mszycom przy okazji zwalczania przędziorka owocowca, bo tutaj też mamy wiele pytań, czy te zabiegi już rozpoczynać, co z tymi olejami parafinowymi. Tutaj również czekamy. Nie jest to odpowiedni moment na wykonanie takiego zabiegu przeciwko przędziorkom, głównie przędziorkowi owocowcowi, bo tylko tego przędziorka możemy w tej fazie rozwojowej zwalczyć. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o olej parafinowy, zakładając, że będzie to normalny sezon wegetacyjny, taki standardowy, a już mamy przesunięcie około 7-dniowe, porównując do roku ubiegłego, ta wegetacja rusza trochę szybciej, to zwróćmy uwagę, że te zabiegi skuteczne przeciwko przędziorkowi preparatami olejowymi wykonywaliśmy zazwyczaj od mysiego ucha do zielonego pąka. Wiadomo, im bliżej zielonego pąka, to ten zabieg będzie skuteczniejszy. Ale przede wszystkim jedna bardzo ważna informacja. Skuteczny zabieg przeciwko przędziorkowi owocowcowi wykonujmy na zasadzie lustracji, na krótko przed wylęgiem tego szkodnika z tej formy zimującej, czyli z formy tych czerwonych jajeczek, które możemy lustrować na pędach. Tylko taki zabieg daje gwarancję pełnej skuteczności i wysokiej skuteczności zabiegu. Pamiętajmy, że jeżeli decydujemy się na zabiegi przeciwko przędziorkom, wybierając preparaty olejowe, miejmy na uwadze, że te zabiegi muszą być również wykonane w odpowiednich warunkach pogodowych. Przede wszystkim temperatura. Trzymajmy tą temperaturę minimum 10 stopni. Im wyżej, tym lepiej. Stosujmy tą mieszaninę zbiornikową na suche rośliny, w warunkach bezwiecznych. Pamiętajmy, że mamy nocami teraz jeszcze spadki temperatur. Minimum na 24 godziny przed, jak i po wykonaniu zabiegu, ta temperatura nie może nam spadać poniżej zera. Dodatkowo stosując preparaty olejowe, wybierając tą, można powiedzieć, metodę walki z przędziorkiem na początku sezonu, pamiętajmy, że ograniczamy się troszkę, jeżeli chodzi o działania zapobiegawcze przeciwko parchowi i mocznikowi jabłoni. Dlatego jeżeli stosujemy oleje parafinowe, miejmy tą świadomość, że przez około 4 dni nie powinniśmy dotykać preparatów siarkowych, przez około 2 dni środków opartych na dodynie, i nawet 7 do 10 dni środków opartych na kaptanie. Dlatego to trzeba wziąć pod uwagę, ażeby nie powodować sobie objawów fitotoksyczności na tych młodych, wrażliwych blaszkach liściowych. To tyle, jeżeli chodzi o szkodniki. Jeżeli chodzi o nawożenie azotowe, bo tutaj wróciło bardzo dużo pytań. Szanowni Państwo, nawożenie azotowe, ono powinno być wykonywane na 3-4 tygodnie przed kwitnieniem. Biorąc pod uwagę, że ta wegetacja w stosunku do roku ubiegłego przesunęła nam się o około 7 dni, bo tak tutaj stwierdzamy, patrząc na fazy rozwojowe, to idealnym momentem na wykonanie zabiegu nawożenia azotowego przy użyciu właśnie saletry czy saletrzaku będzie wykonanie tego zabiegu pod koniec tego tygodnia bądź w pierwszym tygodniu kwietnia i będzie to optymalny termin na wykonanie takiego zabiegu. Pamiętajmy, że te nawozy posiadają jednak tą formę saletrzaną, która będzie mogła być w bardzo łatwy sposób wypłukana w profil glebowy. To tyle, jeżeli chodzi o uprawę jabłoni. Podsumowując, zabiegi zapobiegawcze przeciwko parchowi jabłoni, chorobą kory i drewna jak najbardziej, szczególnie na odmianach typu Idaret i Illegal. Mszyca, wydaje mi się, że jeszcze nie. Przędziorek jeszcze nie. Jeżeli chodzi o mączniaka, za chwilę będziemy rozpoczynać
tą zapobiegawczą ochronę przy użyciu preparatów siarkowych. Co w drzewach pestkowych? Wiśnie, czereśnie, Szanowni Państwo, jest to taki moment, w większości lokalizacji w kraju pąki już pękły. Optymalny moment na wykonanie pierwszego zabiegu zapobiegawczego przeciwko rakowi bakteryjnemu. Szczególnie zwróćmy uwagę w wiśniach na odmiany typu Nefris czy Wanda, tak, żeby te zabiegi wykonać priorytetowo. Jeżeli chodzi o czereśnie, również jest to optymalny moment na to, żeby zapobiegać występowaniu raka bakteryjnego w przypadku drzew pestkowych. Jeżeli chodzi o szkodniki, nie widzimy wielkiej presji. Na bazie tylko i wyłącznie lustracji w każdym sadzie, w swoim sadzie można stwierdzić, czy taki zabieg przy użyciu najprostszych metod, czyli perytroidów, jest konieczny. To tyle, jeżeli chodzi o takie bieżące zalecenia w uprawach ziarnkowych i pestkowych. Kończąc, chciałbym prosić Państwa o subskrypcję kanału oraz podziękować za bardzo duże zainteresowanie naszym programem doradczym Sad News. No i odsyłam naszych handlowców, zapraszam serdecznie nowych sadowników, nowych producentów, na razie jabłoni, do tego, żeby do takiego programu Sad News przystąpić. Na dzień dzisiejszy to wszystko, dziękuję bardzo.